Dzień dobry, Monika Ordowska, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w programie Łowcy Nagród. Mam nadzieję, że uda Wam się bardzo dużo pieniędzy wygrać. No i zaczynamy. Jaka pierwsza zagadka? No właśnie, już się pojawiła. 50 zł do wygrania, uwaga, za co? Podajcie mi współrzędne obrazka, które różni się od pozostałych. Bardzo uważnie się przyglądamy, jest 25 obrazków na ekranie. Jeden z nich jest inny, 24 są takie same. Podajemy cyfrę i literkę wskazujące położenie tego obrazka. Dobrze? Wszystko jasne? No to czekam na mojego zwycięzcę. No i w naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. No dobrze, zasady za nami. Jakie jest rozwiązanie? Czy jest już jedna osoba przed telewizorem, która wie, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Przyglądamy się. Ja wiem, że program dopiero co się zaczął, ale może właśnie o to chodzi. Może już wiesz, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a większość osób jeszcze szuka. Przyglądamy się, analizujemy obrazek po obrazku, porównujemy każdy obrazek, może do tego pierwszego. Radzę teraz korzystać, bo każda kolejna zagadka w naszym programie jest trudniejsza. No, to co? No dobrze, zagadka dopiero co się pojawiła, to może jeszcze nie znacie rozwiązania, w związku z tym nie pospieszam, poszukajcie spokojnie. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Jak już znajdziesz rozwiązanie, od razu wykręcaj numer. Dobrze? Numery do studia dla telefonów stacjonarnych 704 304 304, a dla telefonów komórkowych gwiazdka 7304. Pamiętajcie o gwiazdce, bo to bardzo, bardzo ważne, żeby o niej nie zapomnieć. Już? Ktoś wybrał sobie jeden obrazek, porównał każdy kolejny obrazek do tego pierwszego. Każda kolejna zagadka może być trudniejsza, także jeżeli znacie odpowiedź, nie czekamy, tylko błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia. Albo gwiazdka 7304. Cały czas czekam na mojego zwycięzcę. Nie wiem, czy jeszcze nie udało Wam się znaleźć tego jednego obrazka. Przypominam, że podajemy współrzędne. Literkę i cyfrę wcale nie musicie mi mówić, na czym polega ta różnica. Wystarczy, że podacie współrzędne. Jeżeli będą prawidłowe, zapłacę pieniądze i przechodzimy do kolejnej zagadki. Przypominam jeszcze raz, że każda kolejna zagadka w naszym programie jest dużo trudniejsza od pierwszej. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. B jak Barbara 4. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo Pani gratuluję. Właśnie wygrała Pani 50 zł. Bardzo się cieszę i dzięki Pani właśnie możemy przejść do kolejnej zagadki. Kochani, poproszę o pokazanie kolejnej zagadki i już mówię, o co chodzi. Chodzi dokładnie o to samo, tylko jest bardziej skomplikowany obrazek. Teraz przyglądamy się bardzo uważnie, bo rzeczywiście dużo się na tych obrazkach dzieje, prawda? Różnica może polegać, no wszędzie może być tak naprawdę, więc wybieramy sobie pierwszy obrazek. Ja zazwyczaj robię tak, że po prostu patrzę na obrazek o współrzędnych A1 i każdy kolejny do tego obrazka porównuję. Jeżeli znajdziecie obrazek, który różni się od pozostałych, będziecie w stanie mi podać literkę i cyfrę, czyli współrzędne tego obrazka, błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia. Robimy to bardzo, bardzo szybko, żeby nikt inny nas nie wyprzedził, dobrze? Bardzo się cieszę, że usłyszałam Panią na antenie, bardzo się cieszę, że oddałam pierwsze pieniądze. No i teraz kolejne pieniądze do wygrania. Kto mnie zaskoczy i może ktoś już zna odpowiedź? Czy jest już taka osoba? No
No ja wiem, ja jestem strasznie niecierpliwa. Spokojnie, upewnijcie się, no bo też zdarzają się różne sytuacje. Czasem trafiacie do mnie do studia i nie wiecie, szukacie. Na antenie nie uda się znaleźć prawidłowej odpowiedzi. Musicie być przygotowani. Jeżeli uda Wam się znaleźć ten obrazek, który różni się od pozostałych, dopiero wtedy wybieramy numer telefonu do studia. Jeżeli jeszcze nie wiesz, nie wybieraj numeru. Oczywiście ktoś nas może wyprzedzić, ale to bez sensu, jeżeli nie znacie odpowiedzi, prawda? Spokojnie przyglądamy się, szukamy. Ja myślę, że jeszcze nikt nie znalazł tego obrazka. Jeżeli Tobie się uda, szybciutko wybierz numer, no bo być może jesteś jedyną osobą, która zna odpowiedź. Jeszcze szukacie? Dobrze, spokojnie, podejdźcie bliżej może do telewizora, ponieważ te obrazki nie są zbyt duże, szczególnie jeżeli macie mały ekran, no to trzeba niestety podejść bliżej. A może nie jesteście sami, może ktoś Wam może pomóc. No, może nagrodą trzeba się będzie podzielić, ale ważne, żeby rozwiązać zagadkę, prawda? Wybieramy sobie jeden obrazek, porównujemy każdy kolejny do tego obrazka, który sobie wybraliście. Jeżeli uda się znaleźć taki obrazek, który różni się od pozostałych, to naprawdę może być bardzo drobna różnica, mały szczegół, ale wtedy błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia i zgłaszamy się po pieniądze. Halo, halo, poproszę o odpowiedź. A witam, D4. No i sprawdźmy. No dobrze. Bardzo dobrze, ja czekałam na potwierdzenie, ponieważ muszę powiedzieć, że nie widziałam tej różnicy, ale bardzo się cieszę. 50 zł dla Pana, w związku z tym przechodzimy do kolejnej zagadki. No i co my tu mamy? Widzę, że bardzo dużo tych obrazków. No i szukamy trzech różniących się od pozostałych, także jest zdecydowanie trudniej. Poproszę reżysera o podniesienie wygranej, może 150 zł dla zwycięzcy. Czy uda się? 150 zł. Trzy obrazki różniące się od pozostałych, ale zobaczcie kochani, że tutaj sytuacja jest już dużo trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że te obrazki są ruchome. Co więcej, mamy dosyć duży kontrast. To niekoniecznie znaczy, że jest prościej. Często wydaje Wam się, że a, taka prosta zagadka, nie ma strasznie dużo kolorów, może ta poprzednia wydawała się być trudniejsza. Wcale tak nie jest, kochani. Ruchoma zagadka, strasznie dużo obrazków do porównania, do tego dwa kolory, to nam może zadanie zdecydowanie utrudnić. Czy ja mogę prosić reżysera o podniesienie wygranej? 150, tak, poproszę o 150 zł. No dobrze, mamy 150 zł i szukamy, uwaga, trzech obrazków różniących się od pozostałych. Naprawdę nie jest proste, bo to wszystko się kręci, obrazków jest sporo, wszystko trzeba bardzo, bardzo dokładnie porównać. Dlatego słuchajcie, jeżeli ktoś z Was znajdzie jeden obrazek różniący się od pozostałych, to zapamiętuje, a najlepiej zapisuje te współrzędne gdzieś na karteczce, no i szuka kolejnego. Jeżeli będziecie mieć kompletną odpowiedź, dopiero wtedy wybieramy numer telefonu do studia. Nawet jeżeli udało Ci się znaleźć jeden obrazek, to niestety nie wystarczy. Trafisz do mnie na antenę, podasz mi współrzędne, nie będę mogła Ci zapłacić pieniędzy. Muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, a więc współrzędne trzech obrazków, które różnią się od pozostałych. No ciekawe, moim zdaniem skoczyliśmy o kilka poziomów trudności wyżej. Zobaczymy, czy znajdzie się osoba, która będzie znać prawidłowe rozwiązanie tej zagadki. Dwa telefony usłyszałam dość szybko. Zobaczymy, jak będzie tym razem. 150 zł do wygrania. Przyglądamy się, analizujemy obrazek po obrazku. Tak jak Wam mówiłam, ta różnica może być ukryta naprawdę wszędzie, także musimy bardzo dokładnie wszystko przeanalizować. No i żeby nie zapomnieć, warto mieć kartkę, długopis, po prostu sobie zapisać współrzędne obrazka, które się różni. No i szukamy kolejnego. Współrzędne jednego obrazka niestety nie wystarczą. Musimy znać współrzędne trzech obrazków. No i muszą to być prawidłowe współrzędne, także też nie strzelamy. Poza tym szanse na trafienie tak naprawdę są dość niewielkie. 150 zł w tej chwili do wygrania.
Jeżeli ktoś z Was już znajdzie wszystkie trzy obrazki, to wykręca gwiazdkę 7, różniącą się od pozostałych. Ktokolwiek? Już zaczynam tracić nadzieję, tak długo czekam na mojego zwycięzcę. Jeżeli nikogo z Was nie usłyszę, no to szansa na 5000 zł przepadnie. Ja wiem, że na samym początku były proste zagadki, ale tak jak mówiłam na samym początku, kochani. Pierwsza zagadka, korzystamy, jest dość prosto, ale każda kolejna będzie dużo, dużo trudniejsza i chyba doszliśmy do tego etapu, że już jest naprawdę trudno. Martwi mnie tylko to, że być może nie ma w ogóle nikogo przed telewizorem, kto znałby prawidłową odpowiedź. Gwiazdka 7304 albo 704 304 304. No dobrze, ja jestem cierpliwa, ja wiem, że musi to zająć troszkę czasu, zagadka jest rzeczywiście bardzo trudna. Przy nagrodę główną, proszę się przygotować. Uwaga, 30 sekund. Zaczynam zadać pierwsze pytanie. 1 hektar to ile metrów kwadratowych? 1 hektar, tak? Tak. Szybciutko. 1000 metrów kwadratowych. No nie, właśnie nie. 10 tysięcy, kochani, no, no trudno, szkoda, ale wygrał pan oczywiście nagrodę gwarantowaną. 300 zł, bardzo serdecznie panu gratuluję, bardzo się cieszę. Zapraszam was oczywiście na jutrzejszy program, trzymam kciuki o tej samej porze. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać więcej zagadek. Długo czekałam na tą odpowiedź, jeżeli chodzi o tę zagadkę, ale w końcu się udało, bardzo się cieszę. 300 zł pan wygrał, szkoda, że pan nie wygrał nagrody głównej. Może następnym razem, proszę spróbować. Te pytania są naprawdę proste, no, tak mi się wydaje, to jest taki poziom szkoły podstawowej, może gimnazjum, to pytanie, prawda? Na pewno pan znał rozwiązanie, ale tutaj stres, pomylił się pan. W porządku, trzymam kciuki następnym razem, bardzo się cieszę z wygranej. 300 złotych to oczywiście też bardzo dobre pieniądze. Najwyższa wygrana w dzisiejszym programie. Serdecznie gratuluję. Szkoda, że pan się teraz pomylił, jeżeli chodzi o nagrodę główną. Kochani, zapraszam was oczywiście jeszcze raz na jutrzejszy program. Bardzo się cieszę, że miałam dzisiaj wielu zwycięzców. No i oczywiście do zobaczenia.